Wszyscy są gotowi do gry, że widać mobilizację u wszystkich zawodników, łącznie z tymi rezerwowymi, łącznie z tymi, którzy się nie łapią w 18, to jest najważniejsze. Tak, to jest, bo ostatnio w meczach grali na zmianę z Bandrowskiej, z których widzę teraz bliżej, jeśli chodzi o jutro, że który będzie bliżej. Na pewno wystawimy taki zespół, który według nas da gwarancję tego, że będzie dobrze. Natomiast czy to będzie Bandrowski, czy to będzie inni, a czy to będzie kto inny, czy Dżurdżewicz, tak jak pan powiedział, no to już jest nasza głowa w tym. A z czego wynikają takie właśnie zawirowania w środku pola? No uważa pan, że to jest takie zawirowanie? Nie, nie. Nie chodzi o to zmianę, że oni tak raz jeden gra, raz drugi. To wynika z tego, że gramy z różnymi klasy przeciwnikami, gramy różne mecze. Wspomniał pan, że to jest najważniejszy mecz dla piłkarzy, bo dla pana karierze chyba też, prawda? Nie, wspomniałem, to jest dla nas wszystkich najważniejszy mecz. Dla mnie zdecydowanie również. Jaki jest procent szans, żeby Lewandowski pozostał w Poznaniu? Nul. Jaki jest procent szans, bo ja nie uczestniczę w tym, bo jestem generalnym. Nul. Bawię się w tego typu, nie wiem, medialne newsy. Naprawdę nie zaprzątam sobie tym głowy. Jaki jest procent szans? Najpierw my wspólnie, Robert też przy o tym myśli, chcemy dostawić ten ostatni krok, a później będziemy zastanawiać, jakie jest procent szans. Panie trenerze, czy przed sezonem chciałby pan być w takiej sytuacji, jak jest w tej chwili? Jak pan sobie myślał, bo przed rozpoczęciem wiosny, że mamy jeden punkt przewagi i trzeba ostatni mecz wygrać? Przed sezonem się różne myśli połatały po głowie, ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że wszystko zależy od nas. Wszystko zależy od nas i do tej sytuacji doprowadzić. Stało się to w ostatniej kolejce, no ale tak jak powiedziałem, liga trwa do końca i 15 maja o 19 zobaczymy, czy ten punkt zdobyty w Krakowie, który tak nam wypominano, się okazał dobry czy zły. Także cieszę się, że akurat do tego doprowadziliśmy, ale walka się jeszcze nie skończyła.